Życiówki padały dzisiaj często i gęsto, co dało się zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Michał Galas w półmaratonie biegł dziś po raz pierwszy, więc życiówka po prostu być musiała. Na mecie nie krył radości. Był założony plan, pierwsze 10 km w miarę na luźno, a jak będzie siła, to drugie, ile fabryka dała. I udało się? Udało się, 1:53, jestem zadowolony bardzo. Zwycięzcą całego biegu też zresztą okazał się debiutant. Junior z Etiopii zwycięża. Zaledwie 18-letni Haftamu Gebresilase. To właśnie Etiopczycy zdominowali tegoroczny poznański półmaraton. Zajęli całe podium w rywalizacji panów. Wśród pań też najlepsza okazała się ich rodaczka Ankialem Haymanot, dodatkowo z poprawionym rekordem trasy kobiet. Poniżej godzina 8. Ale chętnych do biegania było dziś zdecydowanie więcej. Na starcie stanęło blisko 8 tysięcy zawodników. Zdecydowana większość dobiegła do mety. Najszybsi w godzinę z hakiem, ci trochę wolniejsi w półtorej, dwie czy nawet trzy godziny, bo też cele i ambicje były różne. Ja chciałem się tylko pobawić na trasie, ukończyć, także jestem bardzo zadowolony. Mój pierwszy start, celem było dobiegnięcie do mety. Udało się poniżej 3 godzin, także super. Ja tak mówię, jestem szczęśliwy, że udało mi się go ukończyć i tak czas 2:02 jest dla mnie bardzo dobry. Dla Elżbiety Kaszyńskiej to był już kolejny półmaraton i drugi w Poznaniu. Liczyła na złamanie 2 godzin, tym razem jeszcze się nie udało. Przynajmniej mam cel na przyszły rok. Bo przecież będą kolejne starty i kolejne okazje. Przy nieco mniej kapryśnej pogodzie. Jednak rozpoczynaliśmy w deszczu, on szybko nasz organizm wychładza, przez co biegnie się troszeczkę gorzej, ale na koniec już wyszło słońce i było cudownie, więc sama meta była naprawdę rewelacyjnym przeżyciem. Na mecie, gdzie można było spotkać znajome twarze i porównać wyniki. Mamy życiowe rekordy tutaj. O, proszę, zaprezentujcie się, chłopaki. Godzina 39:56, tak? Mam 8, tak? Godzina 36, ile? 56. W końcu w drużynie siła. Wielu biegaczy mogło też liczyć na wsparcie kibiców. Wspieram żonę i pieska, więc mam nadzieję, że ich zobaczymy, bo pies powinien się wyróżniać i chyba już biegnie. Wsparcie zarówno na trasie, o właśnie, tam biegnie. Jak i na mecie, również od najmłodszych biegaczy, którzy sami na razie zaczynają od nieco krótszych dystansów. Ja biegłam dzisiaj, wczoraj biegły dzieci, bardzo dobrze poszło. W ogóle się nie przewróciłam i biegam jak najszybciej, jak się dało. Miałam też kontuzję, bo grałam wcześniej w piłkę. Według oficjalnych wyników dzisiejszy półmaraton ukończyło ponad 7,5 tysiąca biegaczy. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.